Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj odcinek specjalny, gdyż wystąpi ze mną znany pisarz Marek Teller. Wydał on właśnie kolejną książkę, w której opisuje pewnego znanego geja II Rzeczpospolitej. Pokażę wam wiele grobów artystów, którzy nie ukrywali swojego homoseksualizmu. Maciej Gąsiorowski, zapraszam na dzisiejszy odcinek. A teraz garść aktualności cmentarnych oraz rocznic. 17 lutego zmarł Marcin Barański, dziecięcy aktor PRL, znany z roli Pietrka w Podróżach pana Kleksa. Z wykształcenia był on informatykiem oraz nauczycielem buddyjskim. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego buddyjskiego związku Diamentowej Drogi Linii Karmakagyi w Polsce. W Podróżach pana Kleksa wystąpił w 1986 roku. Jego pogrzeb odbędzie się 4 marca na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 21 lutego, w wieku niespełna 70 lat, zmarła Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz, znana aktorka i wdowa po Adamie Hanuszkiewiczu, słynnym aktorze i reżyserze. Jej pogrzeb odbył się 1 marca na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktorka spoczęła w grobie męża. 21 lutego zmarł także Tomasz Komenda, o którym było głośno za sprawą pewnego morderstwa. W Miłoszycach w nocy z 31 grudnia 1996 na 1 stycznia 1997 zgwałcono i zabito 15-letnią Małgorzatę Kwiatkowską. W sprawie zatrzymano Tomasza Komendę. Do zatrzymania doszło 19 kwietnia 2000 roku. Mężczyzna został skazany w 2004 roku na 25 lat więzienia. Okazało się jednak, że był niewinny. Wyszedł na wolność w maju 2018 roku po odsiedzeniu 18 lat kary. Prawdziwymi sprawcami morderstwa okazali się Ireneusz M. i Norbert B. We wrześniu 2020 roku Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał mężczyzn na 25 lat pozbawienia wolności i 10 lat pozbawienia praw publicznych. W grudniu 2021 roku Sąd Apelacyjny zmienił karę wymierzoną Norbertowi B. na 15 lat pozbawienia wolności i utrzymał karę 25 lat dla Ireneusza M. O Tomaszu Komendzie powstał jakiś czas temu film 25 lat niewinności, sprawa Tomasza Komendy. W tytułowej roli wystąpił Piotr Trojan. Tomasz Komenda za niesprawiedliwy wyrok otrzymał wielomilionowe odszkodowanie. Niestety mężczyzna chorował na nowotwór płuc. Jego pogrzeb odbył się na cmentarzu Psiepole we Wrocławiu. Jeśli chodzi o rocznicę, to 2 marca minęła 45. rocznica śmierci Anny Szczepaniak. Popełniła ona samobójstwo, wyskakując z okna. Została pochowana na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 3 marca 90. urodziny obchodziłby aktor Andrzej Maj, który został pochowany na cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Tego samego dnia 80. urodziny obchodziłaby Anita Dymszówna, córka słynnego aktora Adolfa Dymszy i była żona aktora Macieja Damińskiego. Została ona pochowana na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. 4 marca z kolei minęła 20. rocznica śmierci Jeremiego Przybory. Ten współautor kabaretu Starszych Panów został pochowany na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie. Będąc na Starych Powązkach w Warszawie, natrafiliśmy na pracę przy nowym nagrobku Daniela Sztybera, ochotnika, który zginął w 2022 roku na Ukrainie w czasie walk z armią rosyjską. Jego grób jest naprawdę okazały i bardzo oryginalny. Jeśli chodzi o inne zmiany na Starych Powązkach w Warszawie, to warto zauważyć, że nie ma już rusztowania, które znajdowało się w Alei Zasłużonych. W końcu zniknęło po kilku miesiącach. Znajdujemy się na Starych Powązkach w Warszawie, gdzie gościmy znanego pisarza Marka Tellera, który właśnie wydał
kolejną swoją książkę, bodaj już dziewiątą. Tak. Ale słyszałem, że pisze się dziesiąta. Tak, dziesiąta będzie już wiosną, więc tutaj mogę zapowiedzieć też, a tymczasem wyszła książka Witold Conti, Każdemu wolno kochać. Ostatni raz spotkaliśmy się rok temu, kiedy promowałeś swoją książkę o pięknych skandalistkach przedwojennych Miss Polonii. To była siódma, potem jeszcze byli Fałszywi Arystokraci, a teraz biografia aktora Witolda Contiego, biseksualnego aktora, między innymi związanego z Karolem Szymanowskim, o którym też na pewno dzisiaj opowiemy. W sumie Marek jest już piąty raz. Odwiedzaliśmy już wiele grobów znanych Polaków, którzy pochowani są właśnie na Starych Powązkach. Tu także jest pochowanych kilku gejów z okresu II Rzeczpospolitej, o której dzisiaj usłyszycie. Marku, to opowiedz nam o bohaterze swojej książki. Skąd takie nazwisko Conti? Witold Conti naprawdę nazywał się Witold Kozikowski. Był aktorem, śpiewakiem, autorem nawet libretta baletowego, malował obrazy, był człowiekiem wielu talentów. Nie było tajemnicą w świecie artystycznym, że jest osobą biseksualną. Do jego partnerów należeli m.in. jego menadżer Leopold Brodziński, zresztą poprzednio wcześniej sekretarz Poli Negri. Potem związał się przez krótki czas z Karolem Szymanowskim, z którym połączył go krótki półroczny związek, po czym związał się jeszcze z kilkoma reżyserami polskimi. Wiadomo, że mieszkał przez pewien czas z Michałem Waszyńskim, potem z reżyserem Juliuszem Gardanem, więc tutaj faktycznie życie miał wyjątkowo barwne, po czym w wieku 30 lat ożenił się z Żydówką Zofią Margulesówną. Zginął w wieku 36 lat w 1944 roku w czasie nalotu amerykańskich bombowców na Niceę, na cele strategiczne. Stał się jedną z ofiar cywilnych. No i znany jest przede wszystkim z takich filmów jak Janko Muzykant, Śluby Ułańskie, Ułan księcia Józefa i Każdemu wolno kochać, z której pochodzi tytuł. Tak. Słyszałem, że ojcem chrzestnym jego syna był sam Enzo Ferrari. Faktycznie to prawda. Żona Contiego w czasie wojny przebywała w posiadłości pod Modeną. Ukrywała się tam ze swoim synkiem Januszem, kiedy właśnie Witold przebywał we Francji. I kiedy przebywała w tej willi pod Modeną, sąsiadem jej był właśnie Enzo Ferrari. Jego synek Dino był towarzyszem zabaw Januszka, czyli synka. Później z kolei Enzo bardzo dbał o Suzy. Kiedy wyszła za mąż za Amerykanina, wyjechała do Stanów Zjednoczonych, cały czas przysyłał jej co roku katalog nowych aut podpisany swoim fioletowym podpisem charakterystycznym dla Enza Ferrariego. Nie doszła synowa Contiego, no bo już nie miał jej okazji poznać. Też jest chyba, zdaje się, znaną artystką. Tak, Nancy Kozikowski tka gobeliny, cały czas żyje, ma 81 lat. Niestety Janusz zmarł, ich małżeństwo też się zakończyło już wcześniej rozwodem, ale Nancy Kozikowski była właśnie jedną z głównych informatorek do tejże książki. Sama zresztą w wieku 13 lat przeżyła bardzo ciekawą przygodę, bo w Las Vegas flirtowała i jakoś tam spędzała czas w towarzystwie Elvisa Presleya, który już wówczas był dorosły. No oczywiście trochę było to dosyć kontrowersyjne. Na szczęście nie była jedną z jego dziewczyn, tylko po prostu spędzili miło czas w Las Vegas. Gdzieś tam grali w jakieś gry, flipery czy innego rodzaju zabawy. No ale jest to jedno ze wspomnień, zachowało się zdjęcie. On też zrobił zdjęcie dla niej w fotobudce, więc faktycznie Elvis Presley też się pojawia w tej książce w dosyć nieoczywistym kontekście. Warto wspomnieć, że Karol Szymanowski był kochankiem między innymi oprócz Witolda Contiego tancerza Borysa Kochno, pisarza i poety Jarosława Iwaszkiewicza, który był zresztą z nim chyba spokrewniony. Po rozstaniu z Witoldem Contim, bo on tych wszystkich partnerów nazywał żonami, często ich zapraszał do swojej willi w Atma w Zakopanem. Fotografię się, tam zdaje tak, się miał dwóch swoich kochanków. Tak, czyli następcy też oprócz Contiego, następcy Contiego u boku kompozytora, czyli Aleksandra Szymielewicza, studenta medycyny. Zresztą też zmarł on w 1944 roku, chociaż w innych okolicznościach, w Powstaniu Warszawskim. Myślę, że warto wspomnieć o tym, że Aleksander Szymielewicz doczekał się serii aktów autorstwa jednego z najsłynniejszych przedwojennych fotografów, Benedykta Jerzego Dorysa. Zostały one wykonane najprawdopodobniej na polecenie Karola Szymanowskiego w 1932 roku.
Jeden z tychże aktów pojawił się na okładce książki Homobiografię Krzysztofa Tomasika w 2014 roku, w drugim wydaniu tejże książki. Ciekawą postacią jest też Karol Hanusz, czyli artysta estradowy, artysta rewii, kabaretu. Przyjaciel samego Eugeniusza Bodos. Tak, przyjaciel. Niektórzy mówią nawet, że ponoć połączył ich na krótki czas romans, więc była to postać też wyjątkowo barwna, nie kryjąca się ze swoją homoseksualnością. I tutaj też warto wspomnieć o tragicznym końcu Karola Hanusza. Różne są wersje tej tragicznej śmierci. Według jednej z nich podrywał młodego chłopaka na dworcu i został w tym przez niego zamordowany za to nachalne podrywanie. Inna wersja głosi, że jeden z partnerów, z którym był ponoć już przez kilka miesięcy, jeśli nie lat, zabił go w mieszkaniu przy użyciu torebki foliowej. O tym mówi Zofia Czerwińska, aktorka. Więc tutaj są różne wersje. Nikt tego dokładnie nie zbadał. Zabójców prawdopodobnie nie skazano. W PRL-u tuszowano tę śmierć, nie opisywano jej na łamach prasy. Mówiono tylko, że zmarł. Pochowany jest tutaj na Starych Powązkach w bardzo oryginalnym grobie. Takim sarkofagu. Znanym, cenionym homoseksualistą był także Jan Lechoń, poeta słynny, który był związany z różnymi mężczyznami na przestrzeni lat. Jedną z jego największych miłości był Aubrey Johnston, którego poznał na początku lat 40. Młodszy od niego bodajże o 20 lat mężczyzna, którego nazywał w listach, w dziennikach najdroższą osobą. Była to bliska, łącząca ich relacja, która przetrwała 13 lat aż do śmierci, tragicznej śmierci poety, który popełnił samobójstwo, wyskoczył z wieżowca. Między innymi właśnie te jego homoerotyczne relacje miały wpływ na jego decyzję o odebraniu sobie życia. Kochał jednocześnie dwóch mężczyzn, bo poznał jeszcze w międzyczasie drugiego tajemniczego mężczyznę, którego nikt z jego przyjaciół nie poznał, który ukrywał się pod rozmaitymi pseudonimami. Dziękuję Marku za spotkanie i przedstawienie bliżej postaci Witolda Kontiego oraz innych znanych artystów drugiej RP, którzy mieli bujne życie towarzyskie. Na pewno jeszcze z wiedzy Marka będziemy korzystać. Niestety Marek musi już uciekać, bo pisze kolejną książkę, a ja przedstawię Państwu kolejne sylwetki znanych gejów II Rzeczpospolitej. A teraz przedstawię Wam krótko historię rodziny Karola Szymanowskiego. Na Starych Powązkach pochowane są między innymi matka oraz siostry znanego kompozytora. Były nimi Anna Korwin-Szymanowska-Staubów oraz Zofia Szymanowska-pianistka, żona Mieczysława Grzybowskiego oraz pułkownika Gabriela Kociuby. Pisała ona także teksty do utworów swojego brata i tłumaczyła jego dzieła. Inną siostrą Karola Szymanowskiego była Stanisława Korwin-Szymanowska, śpiewaczka, sopranistka pochowana na cmentarzu łyczakowskim. Była ona żoną lwowskiego przemysłowca Stefana Bartosiewicza, z którym miała córkę Alinę, która zmarła tragicznie. Karol Szymanowski dedykował pamięci swojej siostrzenicy utwór Stabat Mater i cykl 18 pieśni Rymy dziecięce. Miał także brata Feliksa Szymanowskiego, który był pianistą. Jeśli chodzi o samego kompozytora, to zmarł on w klinice w Lozannie w Szwajcarii, gdzie leczył gruźlicę. Został pochowany w krypcie zasłużonych na Skałce w Krakowie. Serce Szymanowskiego spłonęło 6 sierpnia 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego. Było to w kaplicy Sióstr Sercanek w kościele Świętego Krzyża, czyli tam, gdzie obecnie znajduje się m.in. serce Fryderyka Chopina i Władysława Reymonta. Jednym z kochanków Karola Szymanowskiego był znany pisarz Jarosław Iwaszkiewicz, z którym zresztą był spokrewniony. Iwaszkiewicz oraz jego żona Anna z Lilpopów pochowani są na cmentarzu w Brwinowie pod Warszawą. Z kolei inny kochanek Szymanowskiego, rosyjski poeta i tancerz Borys Kochno, pochowany jest na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu. Kochankiem Kochno, warto także wspomnieć, był słynny rosyjski impresario baletowy, twórca zespołu Les Ballets Russe, Siergiej Diagiliew, który pochowany jest na cmentarzu w Wenecji. Iwaszkiewicz i Anna Lilpop mieli dwie córki, Marię i Teresę. Co ciekawe, żona Iwaszkiewicza także miała upodobania biseksualne.
kochała się w znanej aktorce i recytatorce Marii Morskiej, zwolenniczce miłości safickiej, żonie matematyka Bernarda Knastra. Maria Morska, która była aktorką żydowskiego pochodzenia, grywała głównie w teatrach oraz w kabaretach. Występowała m.in. u boku samej Hanki Ordonówny. Zmarła na zawał serca w 1945 roku i została pochowana na Starych Powązkach w Warszawie. Niestety jej grób jest w bardzo opłakanym stanie, zwykły kopczyk z ziemią oraz wyblakła tabliczka. Przypomnijmy, że żona Jarosława Iwaszkiewicza była córką znanego i bogatego przemysłowca Stanisława Wilhelma Lillpopa, który popełnił samobójstwo w hotelu Bristol. On także został pochowany na cmentarzu w Brwinowie. Anna Lillpop miała tragiczne dzieciństwo. Jej matka Jadwiga porzuciła rodzinę dla pianisty Józefa Śliwińskiego, który także pochowany jest na Starych Powązkach. Dla Iwaszkiewicza z kolei zerwała kilkuletnie narzeczeństwo z księciem Krzysztofem Radziwiłłem, który pochowany jest na cmentarzu Wilanowskim w Warszawie. Na Starych Powązkach w Warszawie pochowany jest młody pisarz Zbigniew Uniłowski, który także miał upodobania homoseksualne. Wypatrzył go Karol Szymanowski, gdy ten był kelnerem w słynnej restauracji Adria. W 1935 roku ożenił się z Marią Lillpop, córką architekta Franciszka Lillpopa, związanego z rodziną Iwaszkiewicza. Z kolei jego teściowa, Helena z Wieniawskich, była bratanicą słynnego skrzypka Henryka Wieniawskiego oraz kuzynką Jerzego Iwaszkiewicza. To właśnie dzięki temu małżeństwu pisarz, będący stale w trudnej sytuacji materialnej, zyskał stabilność finansową. 2 lata później parze urodził się syn. Niestety Uniłowski zmarł wkrótce później na zapalenie opon mózgowych w wieku zaledwie 28 lat. Podobną do niego sytuację miał także poeta żydowskiego pochodzenia Stanisław Napierski. On także miał aranżowane małżeństwo. Napierski, właściwie Stefan Marek Eiger, w latach 1922-35 był żonaty z poetką Ireną Tuwim, siostrą słynnego Juliana Tuwima. Zginął rozstrzelany w Palmirach pod Warszawą. Grób Ireny Tuwim znajduje się z kolei na Starych Powązkach w Warszawie. Tu także pochowany jest Stefan Kazimierz Spies, znany chemik, mecenas sztuki i meloman. Syn przemysłowca Stefana Spiesa, brat farmaceuty Ludwika Spiesa. Ich grób jest bardzo okazały. W źródłach niestety nie znajdziemy informacji o homoseksualnych upodobaniach Spiesa, jednak wiadomo, że trzymał on się w gejowskim kręgu Karola Szymanowskiego i finansował swoim homoseksualnym przyjaciołom wiele wyjazdów. W tym kręgu znajdował się m.in. Juliusz Wertheim, kompozytor, pianista, dyrygent, pedagog i krytyk muzyczny, przyjaciel pianisty Artura Rubinsteina. Zmarł on nagle w wieku 48 lat na zawał podczas transmitowanego przez Polskie Radio koncertu, dyrygując w Filharmonii preludium do Śpiewaków Norymberskich Richarda Wagnera. Został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Jeśli chodzi o gejów II RP, to byli oni także w kręgach ziemiańskich. Jednym z nich był Antoni Sobański. Był ziemianinem zajmującym się dziennikarstwem i literaturą. Był związany z wiadomościami literackimi. W czasie II wojny światowej mieszkał w Londynie, gdzie zmarł na gruźlicę. Reżyser Ryszard Ordyński tak naprawdę nazywał się Dawid Blumenfeld. Nie był jedynym znanym gejem okresu II RP, który miał korzenie żydowskie. Jednym z nich był także Józef Reinfeld, malarz, rysownik, który związał się z Janem Lechoniem, wspominanym wcześniej przez Marka Tellera.
po wybuchu II wojny światowej dostał się on do Paryża, gdzie Jan Lechoń był attaché kulturalnym ambasady polskiej. Niestety Lechoń odmówił mu pomocy, prawdopodobnie z powodu wstydu, że byli kochankami. Reinfeldt próbował dostać się do Hiszpanii. Osaczony przez gestapo w Biarritz lub Bordeaux, popełnił samobójstwo. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. W następnym odcinku poruszę wątek tak zwanych pogrobowców. W Polsce pogrobowcami są m.in. znany aktor Zdzisław Wardeń oraz aktorka Anna Polony. Ich ojcowie zmarli tuż przed ich narodzinami. Do zobaczenia!